Dashboard prezentujemy najnowszy celownik termowizyjny Pulsar Talion. Celownik został zaprojektowany tak, aby jego korpus był kompaktowy i ergonomiczny, a obsługa była jeszcze bardziej intuicyjna i komfortowa. Seria Talion składa się z dwóch modeli: XQ38 oraz XG35. Najważniejsze parametry w wersji XQ38 to sensor o rozdzielczości 384 na 288 pikseli zasięg detekcji do 1350 m powiększenie od 2,5 do 10 razy wysoka odporność mechaniczna 6000 J rozodporny wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości HD 1024 na 768 pikseli 8 palet kolorystycznych, menu w języku polskim, stopień wodoodporności IPX7, 10 typów siatek celowniczych o różnych kształtach, w różnych kombinacjach kolorystycznych. Waga to 700 gram. Model XG35 zapewnia wszystkie te funkcjonalności, różni się jednak zastosowanym sensorem, wysokiej rozdzielczości 640x480 pikseli i wielkości piksela 12 mikrometrów, który przekłada się na lepszą szczegółowość obrazu, większy zasięg detekcji nawet do 1750 metrów, a także większemu zakresowi powiększeń od 2 do 16 razy. Do sterowania i obsługi służy nam niebieski przycisk, Przedniej części celownika oraz trzy przyciski z obrotowym kontrolerem zlokalizowane na okularze urządzenia. Niebieskim przyciskiem włączymy, wyłączymy, uśpimy urządzenie, a także ręcznie skalibrujemy matrycę termowizora. Przyciskiem ze znakiem plus skokowo zmienimy powiększenie, uruchomimy tryb obrazu w obrazie, a posiłkując się pokrętłem kontrolera, Będziemy w stanie wyregulować powiększenie z dokładnością do 1 dziesiątej razy. Przyciskiem REC nagramy film lub wykonamy zdjęcie. Przyciskiem MENU wejdziemy do menu podstawowego, w którym zmienimy kontrast i jasność obrazu. Uruchomimy dalmierz stadiometryczny, a po dłuższym przytrzymaniu wejdziemy do menu głównego, w którym możemy sterować rozbudowanymi funkcjami termowizora. Między innymi ustawimy celownik, zmienimy profil balistyczny, wybierzemy paletę kolorystyczną, siatkę celowniczą lub zmienimy ustawienia Wi-Fi. Obrotowym kontrolerem możemy nawigować po menu, a także zmienić wartość wybranych ustawień. Prócz przycisków funkcyjnych, Celownik wyposażony został w zakrywkę na obiektyw, wygodną dźwignię regulacji ostrości, gniazdo USB-C, praktyczne gniazdo akumulatora, pokrętło regulacji dioptrii. Talion zasilany jest za pomocą szybko wymienialnego akumulatora APS-5 o pojemności 4900 mAh pozwalającego nawet do 9 godzin ciągłej pracy, a dzięki praktycznemu systemowi wymiana akumulatora trwa zaledwie kilka sekund. W zestawie znajduje się również pokrowiec z paskiem, magnetyczna muszla oczna. Ładowarka sieciowa w standardzie europejskim z gniazdem USB-C, kabel USB-C z adapterem USB umożliwiający podłączenie celownika do ładowarki, powerbanka lub komputera, adapter do akumulatorów APS-5, stacja dokująca, a także materiał do czyszczenia optyki. Celownik posiada również innowacyjny, wielopunktowy system montażowy, dzięki któremu idealnie dopasujemy odległość do posiadanego karabinu i indywidualnych preferencji strzelca. W zestawie nie ma montażu, jednak bez problemu dokupimy go do niemalże każdego karabinu. Talion posiada rejestrator zdjęć i filmów, budowaną pamięć 16 GB, oraz moduł Wi-Fi, dzięki któremu za pomocą darmowej polskojęzycznej aplikacji StreamVision 2 możemy m.in. mieć bezpośredni podgląd obrazu na smartfonie, czy też samodzielnie dokonać aktualizacji oprogramowania. Celownik objęty jest 36-miesięczną gwarancją, do której upoważnia karta gwarancyjna z hologramem. Do każdego urządzenia z oficjalnej dystrybucji dołożona jest instrukcja obsługi w języku polskim. Produkty marki Pulsar posiadają indywidualne numery seryjne, które znajdują się na urządzeniu oraz na etykiecie opakowania. Małe gabaryty, niewielka waga, długi czas działania na jednym ładowaniu, duży zasięg detekcji. Przemyślana konstrukcja, najwyższej klasy sensor i wyświetlacz o dużej rozdzielczości, a także bogata funkcjonalność sprawia, że Pulsar Talion jest niezrównany w swojej klasie urządzeń. Dziękujemy za uwagę. Dashboard.